Jest już bardzo późno i połowa świata ta po mojej stronie globu już prawdopodobnie śpi. Druga strona globu kąpie się w świetle słońca. Ale skoro u mnie ciemno, to znaczy, że najlepsza pora na niedzielnego noclego vloga, miejmy nadzieję, chociaż trochę mądrego. Czyli zapraszam na króciutką czołóweczkę, a potem będzie gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie kolejnego wieczoru w tych naszych spokojnych, nocnych spotkaniach. Tam, co widać z tyłu, chociaż niewiele widać, bo jest bardzo ciemno, to są jakieś resztki świateł Quito w Ekwadorze, niedaleko lotniska. Chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej rzeczywistości, do której oczywiście zainspirowało mnie to, co się ostatnio wydarzyło w moich dniach, bo tak to zazwyczaj bywa z tymi vlogami, że gadam Wam o tym, co mi jakoś tam ludzie albo wydarzenia, albo czasem bezpośrednio Pan Bóg przyniesie. Moi drodzy, opowiem Wam o tym we vlogu bodajże we wtorek, takim normalnym, tutaj o tym Ekwadorze i o tym, co tu robię, kogo tu spotkałem i tak dalej. Ale jednym z takich punktów, myślę, że najważniejszych, było spotkanie z pewnym małżeństwem, z bardzo młodym małżeństwem, z zaledwie kilkumiesięcznym stażem, którzy mnie tutaj zaprosili. Więcej o nich opowiem we wtorek. Którzy przyjechali tutaj, żeby trochę poświadczyć o swoim własnym małżeństwie. Dlatego, że sytuacja tutaj z małżeństwami jest bardzo trudna pod bardzo specyficznym względem. I właśnie o tym względzie chciałbym Wam trochę opowiedzieć. Bardzo często zadajecie takie pytania, ludzie je w kółko zadają. Co jest fundamentem miłości, czyli co sprawia, że to coś, co ludzi łączy, to coś, co jest między jednym a drugim człowiekiem, można nazwać miłością. I myślę, że jedną z odpowiedzi jest właśnie to, co chciałbym Wam dzisiaj odpowiedzieć. Pewnie nie jedyną, pewnie nie. Czy nie najważniejszą, to nie wiem, bo może najważniejszą, ale pewnie jedną z wielu bardzo ważnych rzeczy. Otóż jaki problem jest tutaj w Ekwadorze? Otóż w misji katolickiej, którą tutaj prowadzi taki polski ksiądz, to małżeństwo mu pomaga. Między innymi, bo to jest w ogóle bardzo dużo ludzi dobrej woli, którzy robią naprawdę mnóstwo rzeczy, o tym we wtorek. W tej parafii jest mnóstwo małżeństw, aczkolwiek nie małżeństw, w sensie mnóstwo związków, tylko niesakramentalnych. I nie jest to z takiego powodu jak u nas w Europie. Nie jest to z tego powodu, że ludzie odchodzą od wiary w Boga, że ludzie, nie wiem, nie chodzą do kościoła. Tylko tu sytuacja jest zupełnie inna. Chrześcijaństwo jest dosyć świeże i tak, że tak powiem, niezbyt dobrze ugruntowane. I ludzie, tak to wynika przynajmniej z opowieści, i nie tylko księdza, ale też tych ludzi, których miałem okazję spotkać, po prostu nie wierzą w to, że można być ze sobą do końca życia. Że bardzo często te związki, które tutaj są, czekają, że tak powiem, do momentu późnej starości, dopiero potem, kiedy już jest, że tak powiem, blisko do śmierci, kiedy już raczej wiadomo, że chyba już nikogo innego sobie nie znajdę, to wtedy biorą ślub. Byłem w takim domu, ten dom obejrzycie sobie we wtorek, totalna chatynka na palach, gdzie było takie starsze, no już małżeństwo, naprawdę dziadkowie podeszli w wieku, którym proboszcz udzielił ślubu z jednego prostego powodu. Ten pan był bardzo poważnie chory, już nie pamiętam, co to była za choroba w tej chwili, ale w sensie był umierający. I, że tak powiem, już leżał na łożu śmierci. No i na łożu śmierci poprosił o to, że skoro już jest w takim momencie, w takim miejscu, no to można ze sobą, że tak powiem, być i że on ten sakrament z żoną chciałby przyjąć. Żona chciała dużo wcześniej, ale on nie bardzo chciał. Więc proboszcz rzeczywiście z radością tego ślubu im udzielił. No Pan Bóg zrobił im psikusa, bo zrobił cud i ten pan wyzdrowiał. I się okazało, że przed nim jeszcze prawdopodobnie parę ładnych lat życia, no a tutaj jest małżeństwo. I kochani, to jest jakby taki podstawowy problem tutaj w Ekwadorze, jeśli chodzi o małżeństwa. Ludzie nie wchodzą w związki sakramentalne, bo nie wierzą, że można być sobie nawzajem do śmierci no, wiernymi. Kochani, tak pewnie oczywiście jest dlatego, że doświadczyli tego w życiu, że niejednokrotnie zostali zranieni, zostawieni, że ciągle się te związki rozpadają, że mężczyźni szukają sobie innych kobiet, odchodzą do innych związków. Tego rzeczywiście to jest plaga i bardzo trudno jest uwierzyć ludziom, szczególnie mężczyznom, że można trwać w miłości do końca życia. I moi drodzy, właśnie o tym chciałbym Wam opowiedzieć, w sensie o tym, że wydaje mi się, że jedną z najbardziej fundamentalnych cech
taką po prostu fundujących miłość, jest wierność. Że można mówić o miłości między dwojgiem ludzi dopiero wtedy, kiedy oni zdecydują się na wierność sobie do końca życia. Zobaczcie, na czym polega miłość. Mówimy, że miłość taka najpiękniejsza, taka najlepsza, taka doskonała polega na tym, że jedna osoba jest w stanie, taką decyzję podejmuje, drugiej osobie wszystko oddać, tak? Całe swoje życie jakby wkłada w ręce tej drugiej osoby, całe swoje życie podporządkowuje tej drugiej osobie. Oczywiście nie zapominając o sobie, to jasne, ale jakby wszystko, co ma się dziać w życiu, jest dla tej drugiej osoby. Człowiek mówi, no właśnie, wszystko, co moje, będzie twoje, wszystko, co twoje, będzie moje. Oddaję ci całkowite prawo do siebie. Kiedy to ma, że tak powiem, wymiary ostateczne? To ma wymiary ostateczne wtedy, kiedy mówimy, daję ci wszystko i na nieograniczony czas. Kochani, istotą miłości jest właśnie to, że dajemy komuś totalne, całkowite, pełne prawo do nas, do tego, kim jesteśmy, do tego, co będziemy w życiu robić, do wszystkich naszych dóbr, do wszystkiego, co będzie w życiu, nie tylko oczywiście materialnych, tak, tylko każdych możliwych. I mówimy, to będzie twoje na zawsze. To jest definicja miłości. Kiedy się komuś wszystko oddaje na zawsze, w pełnej wolności oczywiście, jeżeli to nie jest wolne, jeżeli ktoś na przykład jest jakoś tam zniewolony psychicznie, emocjonalnie, jest od kogoś uzależniony i on też jest mu w stanie wszystko oddać, to to nie jest miłość, bo to zakłada wolność. I zakłada taką wolność wyboru, ja ci wszystko oddaję i oddaję ci to na zawsze, nigdy tego nie odbiorę, zawsze to będzie twoje, mało tego, cokolwiek, kiedykolwiek będzie moim udziałem, to ci dam, nigdy niczego dla siebie nie zostawię. I kochani, w takim wypadku tylko i wyłącznie sakrament małżeństwa jest czymś, co potwierdza miłość, bo zauważcie, na czym polega tenże sakrament małżeństwa. On mówi, że jedna osoba drugiej osobie daje do siebie prawo aż do śmierci. I to jest nierozerwalne. To jest więź, która się nigdy nie skończy. Czyli ludzie podejmują taki wolny wybór, że dają drugiej osobie prawo do tego. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy rzeczywiście taki wolny wybór podjęli. Ja mam przekonanie, że bardzo wiele małżeństw, nawet sakramentalnych, wcale takiego wyboru nie podjęło i one dlatego się rozpadają. Dlatego ktoś może powiedzieć, ale proszę ojca, małżeństwa sakramentalne, w sensie ci, którzy wzięli ślub kościelny, też się rozwalają. Tak, bo oni nigdy takiej wolnej decyzji nie podjęli. Kochani, właśnie dlatego nie możemy się nigdy zgodzić z takiego punktu widzenia chrześcijańskiego na coś takiego jak związki partnerskie, jak tymczasowe bycie ze sobą, jak bycie ze sobą na próbę, jak bycie tylko do czasu, kiedy nam będzie łatwo, kiedy coś będzie wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, kochani, ja zdaję sobie sprawę z ludzkiej słabości, tak? I zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywistość nie jest czarno-biała. Mnie nie o to chodzi. Tylko chcę pokazać wam pewnego rodzaju definicję, ideał miłości. I ktoś mi oczywiście może powiedzieć, ojcze, ideały, życie jest życiem. Nie, nie interesuje mnie to. Interesują mnie ideały. Nawet jeżeli do nich nie doskoczymy nigdy, nawet jeżeli do nich nie dosięgniemy, jeżeli nie będziemy w stanie według nich żyć, to musimy do nich chociaż dążyć, chociaż o nich marzyć, chociaż ich pragnąć, chociaż próbować właśnie nimi żyć. Kochani, wierność to jest fundamentalna cecha miłości. I mam tu na myśli, kiedy mówię o wierności, to nie chodzi mi o jej aspekt przede wszystkim tego, że nie zdradzam swojego współmałżonka z kimś innym. Oczywiście, że też. Ale mówię o wierności w takim sensie, wierności na zawsze. W sensie wierności do śmierci, wierności, która mówi, nigdy nie zabiorę ci tego, co ci daję, zawsze będę ci wszystko dawać. I kochani, jeśli się pytacie o to, jak sprawdzić, czy między nami jest prawdziwa miłość, to jest oczywiście trudne pytanie. To jest pytanie, czy ten, z kim jesteś, ta osoba, ten mężczyzna, ta kobieta, czy ona jest w stanie w wolny sposób i w pełni świadomy sposób, w taki totalny sposób zdecydować się na taką wierność. I tu nie chodzi o emocje, tu nie chodzi o uczucia. Kochani, to oczywiście można wcześniej sprawdzać. I oczywiście, kiedy się jest w narzeczeństwie, kiedy się jest w jakimś tam związku, to się myśli, przecież ja zawsze z nim będę, on mnie kocha, on zawsze ze mną będzie, ona mi będzie wierna i tak dalej. Nie, kochani, to trzeba sprawdzać. Czy on jest słowny? Czy ona dotrzymuje swojego słowa? Czy na nim można polegać, że kiedy coś mówi, to tak jest? Jeżeli w twoim związku przedmałżeńskim jest już mnóstwo takich rzeczy, gdzie ciągle są jakieś obietnice, ciągle są jakieś próby robienia czegoś, które nie przynoszą żadnego rezultatu, bo ktoś obiecuje, a z tego nic nie wychodzi, to moi kochani, tak samo będzie w małżeństwie.
Trzeba tę wierność, na tyle, na ile to możliwe oczywiście, sprawdzić wcześniej. Trzeba na takich normalnych, że tak powiem, nie miłosnych, ale zwyczajnych sprawach życia sprawdzać, czy ktoś jest zdolny do wierności. Kochani, ta wierność to jest coś niesamowitego. Nie oszukujmy się, mam takie wrażenie, do niej znacznie bardziej są zdolne kobiety niż mężczyźni. Taka mi się tu scena przypomina z Ewangelii, kiedy Pan Jezus jest już w grobie, kiedy jedyną osobą, która na Niego czeka, jest Maria Magdalena. Wszyscy mężczyźni uciekli. Wszyscy mężczyźni nie zostali wierni do końca, zrezygnowali. Ona jedna czeka. Ona jedna jest nie tylko do śmierci, ale poza śmierć wierna. Maria Magdalena jest jednym z najpiękniejszych obrazów wierności Panu Jezusowi, wierności temu, kogo się kocha. To jest po prostu patronka wierności. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to myślę, że warto się do niej modlić. Warto się do niej modlić w sensie prosić ją o wstawiennictwo. Nie modlimy się do niej, to jasne, tylko do Pana Boga, ale z nią jako przyjaciółką. Bo ona wie, co to znaczy być wiernym aż po kamień nagrobny. I to do momentu, kiedy ten kamień zamkną, aż za ten moment, kiedy go zamkną. Kochani, wierność. Jeżeli chcesz się zapytać, czy kochasz, to zapytaj się o wierność. I kochani, tutaj nie ma nic do rzeczy, czy ta druga strona mnie kocha, czy ona jest mi wierna. Nie obiecujemy w tym sakramencie małżeństwa, no w sensie nie wy, a chociaż ja mam tak samo względem Pana Boga. Nie obiecujemy, będę z Tobą, dopóki będziesz mi wierny. Będę z Tobą, dopóki będziesz mi wierna. Nie taka jest ta obietnica. Ja też nie obiecywałem Panu Bogu, kiedy śluby wieczyste składałem, Panie Boże, będę z Tobą, dopóki będzie mi w tym życiu dobrze. Nie. I każdy, kto odchodzi z kapłaństwa, kto odchodzi z zakonu, tak samo łamie tę wierność. Tak samo jak każdy małżonek, który zostawia swoją żonę, swojego męża. Kochani, miłość jako swój, myślę, główny wyznacznik, jeden z głównych, no nie wiem, czy najważniejszy, ale wydaje mi się, że jeden z najważniejszych, na pewno na liderze, ma wierność. Jeżeli masz takie wątpliwości, czy kochasz, jeśli coś ci się może w życiu jakoś tam porypało i mówisz sobie, czy to, co ja mam, to jest miłość, zadaj sobie pytanie o wierność. Dlatego, że tylko wierna miłość jest prawdziwą miłością. Miłość, która nie jest wierna, jest czymś, co psuje miłość. Nie mówię, że już nie jest miłością, tylko domaga się naprawy. I nie oszukujmy się, że jest inaczej. Kochani, bądźcie wierni w miłości. Tak jak Bóg jest nam wierny, zobaczcie, On nas nigdy nie zostawi. Nigdy. Chociażbyśmy nie wiem, co zrobili, chociażbyśmy nie wiem, jak Go obrazili, nie wiem, jak się od Niego odwrócili, On się nigdy od nas nie odwróci. Nigdy. Bo On jest wierny. On jest wierny nawet wtedy, kiedy my jesteśmy niewierni, tak mówi Pismo. Niesamowite to jest. Kochani, pomyślcie, bo wydaje mi się, że tu jest jeden z głównych, że tak powiem, kryteriów, jedno z głównych kryteriów, czym jest, a czym nie jest prawdziwa miłość. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Idę spać, bo już trochę padam. Widzimy się pewnie we wtorek w kolejnym vlogu. Będzie właśnie z Ekwadoru, trochę Wam pokażę naprawdę fantastycznych rzeczy. W super miejscach byłem i super ludzi spotkałem. Więc zapraszam we wtorek na kolejnego vloga. Miejcie się dobrze, najlepszej nocy. Błogosławię, pozdrawiam, z Bogiem.